Dom Kultury Białogon zaprasza. Kolejna edycja Muzycznej Kuźni w roku 2017. Wysoka frekwencja, wspaniali uczestnicy, wspaniali wykładowcy. Jak zwykle od kilku lat zrobiliśmy świetną imprezę Muzyczna Kuźnia 2017. Prowadziłem zajęcia w pierwszych dniach warsztatów z młodzieżą. Potem przywitaliśmy naszych gości, mistrzów naszych instrumentów. W klasie gitary oczywiście był to już na stałe goszczący u nas Jacek Królik. A w tym roku zaprosiliśmy jako drugiego mistrza Marka Radulego. Siema, Muzyczna Kuźnia po raz kolejny, Boże, który tu już raz, nie wiem, po raz kolejny z wielką gwiazdą, tym razem po raz pierwszy w Kielcach, Robert Luty. No, porządna masterklasa gry na perkusji i wiedzy. W związku z klasą perkusji bardzo liczną i bardzo na fajnym poziomie. Wspaniałe doznania na zajęciach, wspaniałe doznania na jam session, wszyscy bardzo się fajnie udzielali. Dla niezdecydowanych przypominam, że są to warsztaty robione już cyklicznie, więc zapraszamy serdecznie na następne. Uczę na gitarze basowej, zostałem zaproszony do warsztatów w Kuźni Muzycznej. Wczoraj odbył się jam spektakularny do późnych godzin wieczornych, a w zasadzie wczesnych porannych. Atmosfera super, uczestnicy bardzo ambitni i na wysokim poziomie. Dziękuję serdecznie. Zostałam poproszona o to, żeby w czasie warsztatów pokazać kilka metod sprzyjających pracy nad lepszym warsztatem wykonawczym. Prezentowałam też sposoby walki z tremą. Jest wiele skutecznych metod, które mogą właśnie w tej sprawie artystom pomóc. Co roku zastanawiałem się, czy mogło być lepiej i co roku potwierdzam, że jest coraz lepiej. Aż strach pomyśleć, jak będzie za rok, skoro cały czas jest tak fajnie, to znaczy, że musi być jeszcze fajnie, a przynajmniej powinno. Ale po tym, co zobaczyłem w tym roku, jeśli chodzi o temperament, o głód wiedzy, o współpracę, o poczucie humoru, ale również o klasę uczestników, po tym, co zobaczyłem, jestem w zupełności spokojny. Jestem w 100% szczęśliwa, że mogę tutaj być, że się udało w tym roku i wydaje mi się, że jest to taka bardzo ciekawa inicjatywa w naszym kieleckim muzycznym społeczeństwie, że możemy sobie razem się spotkać, pograć i nauczyć się wielu nowych technik, po prostu dowiedzieć się, nad czym powinniśmy pracować przez kolejny rok. Jestem na warsztatach po raz enty. Cieszę się z każdej możliwości bycia tutaj, ponieważ za każdym razem, gdy tutaj jestem, jest inaczej. Warsztaty są niepowtarzalne, zapraszam wszystkich. Tym razem przyjechałem tutaj z synem Miłoszem i razem walczymy już trzeci dzień. Przy
byłem, ponieważ był nowy pełniarz Robert Luty. Uczył, jak się zachowywać na scenie, rzeczy takich bardziej praktycznych niż grania. Dało mi to dużo do przemyślenia i będę nad tym pracował. Bardzo mi się tutaj spodobało. Naprawdę tutaj są bardzo utalentowane osoby. Byli tutaj różni sławni gitarzyści. Był to Jacek Królik i Marek Radulik. Naprawdę mają wielki talent i naprawdę polecam te warsztaty. Można tu się bardzo dużo nauczyć. Mam nadzieję, że za rok przyjadę tutaj też i polecam bardzo wszystkim spróbować. No i po prostu przyjechać tutaj, zobaczyć tą fajną atmosferę. Czekać następnej edycji Kuźni, która odbędzie się na pewno i odbędzie się w sposób znacznie rozszerzony. Nie chcę powiedzieć za dużo, bo bym zdradził sporo tajemnic, ale narady trwają, na razie tajne, wkrótce jawne. Oj, zadzieje się. Więc już teraz zapraszam za rok Muzyczna Kuźnia 2018.